Damian, Polska, Szczecin, udzielany wywiad dla Trajkski TV. Słucham twoich wrażeń. Pierwszy zjazd w życiu na skitrajku na lodowcu Hinterdux. Czerwona trasa, 5 minut jedziesz. I wszystko. I do sezonu nie musisz być za bardzo przyszykowany w kwestii przysiadów, pośladków, nóg i innych rzeczy, nie? Pełna przyjemność. Super. Dużo mówiłem, nie? Szybko mówiłem. Jak to skomentujesz? Za bardzo szybko. Za dużo informacji jakby naraz. Trochę wolniej, no nie? Bo tutaj czułem się jakby ktoś koniak strzelał. Batem poganiał, no nie? Moja metoda jest taka, że jak widzę, że osoba jest sprawna, że ogarnia tak w ogóle manualnie sprzęt, świat, a taką ty jesteś osobą, szczupły chłopak, to dlatego wiem o tym od razu, co trzeba szybko, w jaki sposób do ciebie dotrzeć, żebyś ty ogarnął. Ale zobacz, wywrotki właściwie nie, tam coś miałeś, ale dlatego, że mam dupę na pierwszym zakręcie odkryłeś. Ale generalnie nie ma wywrotek, tak podczas nauki, nie? Dlatego sorry, no ale taka moja metoda dla takich jak ty, no inne osoby... Dziś tutaj rozdajesz karty. Dzisiaj ty ja rozdaję karty, nie? Ale co fajnie, nie? I tą traską sobie śmigałeś, później na niebieską wjechaliśmy, trójkę, dziesiątkę. Super. A jaki śnieg? Wiesz co, no, tutaj na górze troszeczkę sztruk śniegu, później widzieliśmy tam kawałek prześwitu lodu. No to tak trzeba, na początek po prostu jak na nartach trzeba uważać, po prostu. Ale powiem ci na temat lodu i trajka. My szukamy lodu, ponieważ nam się narty nie rozjadą, więc dla nas to nie ma znaczenia. Po prostu bawimy się na lodzie, robimy chill, kładziemy się, robimy przeciwskręty. Następny etap. Następny. Czyli co? Jak mówi się w mediach społecznościowych, na internetach, we wszystkich stronach, ile nauka jazdy zajmuje? 5 minut. Piszemy 15. Okej. Nie zmienimy tego na 5? Nie jesteś gdzieś tam zachowany, coś rowerek potrafisz przyjechać kawałek na motocyklu, coś na nartach miałeś, no to śmiało. Zajebiście, cieszę się. Piąteczka. Miło. To patrzcie, i taką mamy zimę, taką pogodę. Nikogo na stokach. Zajebiście. Pięknie, fajna zima i rozpoczęcie sezonu.